powiedzieć, ja miałam taki długi czas, znaczy wiecie, że ja miałam problemy z przebaczeniem mojemu mężowi i tak to było bardzo, bardzo ciężkie przebaczyć. I wyobraźcie sobie wczoraj zwykły dzień, gdzie nie miałam w ogóle czasu zaplanowego, ja z reguły sobie czas planuję, ale akurat to wyłączyłam. Może. Nie, nie może. Akurat też. Akurat mam tego, no nie wiem dlaczego sobie nie zaplanowałam tego czasu, po prostu sobie siedziałam w domu, wiecie, posprzątałam sobie, poogarniałam, poszłam z młodą na podwórko i zadzwonił do mnie telefon. Zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi, wiesz co, słuchaj Agnieszka, bo u nas w Żurach jest jakiś nowy kościół, fajnie by było, żebyś była go zobaczyć w ogóle, wiecie, nowy kościół, super, nie? Ja mówię, dobra, wiesz co, ja mówię, ja już mam tej kościół, nie będę, ale ja wiem, że ty masz kościół, co ci zależy, pójdziesz sobie zobaczyć, ludzie z Winnicy tam są, wiesz, popatrzysz, porozmawiasz sobie, no dobra, spoko, dobra, idę, nie ma, nic nie mam, z czasu nie mam co zrobić, idę sobie do tego kościoła, wreszcie sobie wchodzę, żadnej znajomej twarzy z Winnicy. Byłam w szoku. Usiadłam sobie, zaczęliśmy sobie rozmawiać, luz. W pewnym momencie pastor prowadzi spotkanie i czytał sobie z książki o kto przychodzi jakieś burze w życiu, jakieś deszcze. Nie? I tak żeśmy sobie rozmawiali, oczywiście ja pierwsza. Ja mówię, wiecie co, no ja mam problem z przebaczeniem. Dla mnie jest ciężko temat nie do ogarnięcia. Zaczęłam tłumaczyć, opowiadać sytuację moją rodzinną, jak mi mąż pił, jak to wszystko wyglądało. No i wszystko było okej. Mówiłam, że dałam mu szansę. Niestety, przegiął sobie. No i do rozwodu jednak musi dojść. I potem pastor tylko powiedział, no to spoko Agnieszka, że w ogóle dałaś mu szansę. No i taki był temat zamknięty. Prosił nas o to, żebyśmy na karteczkach napisali modlitwę, o to chcemy się modlić. Spoko, ja też drugi raz z tym samym, że mam problem z przebaczeniem. I wyobraźcie sobie, no później był standard, jeszcze standard było to, że modliliśmy się o zdrowie młodego chłopczyka, takiego bardzo małego chłopca, który na astmę gdzieś tam chory, standard. W pewnym momencie, już potem po spotkaniu, podchodzi dziewczyna, ma takie same imię jak ja, Agnieszka, więc i zaczęła tam z pastorem rozmawiać o tym, że ją mąż też miała niby nawróconego tego męża i też miała takie sytuacje, że ona nie wie, co ma zrobić z tym mężem. On cały czas go broniła. I ja do niej mówię, tak sobie słucham i jak rozmawiam, mówię, ale Aga, ty jesteś zniewolona. Ona się tak na mnie patrzy, mówię, no jesteś zniewolona. I pytam się, Agnieszka, czy chciałabyś, żebym się pomodliła o ciebie, o uzdrowienie z tej całej sytuacji chorej. On mówi spoko. Pytam się pastora, nie? No mogę? Czy u was w ogóle można się dostać takiego? Oczywiście, Agnieszka, no to będziemy się modlić. No to dobra, zaczęłyśmy się modlić. Ja wzięłam Agę, ja ją przytuliłam tak bardzo do siebie. Przepraszam, bo za chwilę będę rykać. Przytuliłam ją do siebie, zaczęliśmy się modlić i w pewnym momencie pastor się przestał w ogóle modlić. Ja się modliłam cały czas się modliłam. No, nie wiem, co ja tam gadałam. W pewnym momencie ona zaczęła płakać. Jak ona zaczęła płakać, zaczęłam płakać ja. Dla mnie to było niesamowite uderzenie. Osoba o tym samym imieniu, tak samo, jej mąż też miał na imię, też miał na imię Jacek. I to samo, co ja. Tak jakbym się stanęła przed lustrem. Czujecie to? Przed lustrem. Aga stoi przed lustrem. To było to samo. To było niesamowite uczucie. Ja doznałam takiego uwolnienia, jakiego w życiu jeszcze nie miałam. Chwała Panu.